Siema. Dzisiaj laptop można by go nazwać Transformersem, bo trafił do mnie mniej więcej w tej oto postaci. Jest to HP 250 BBB G3. Tak, HP 250 G3. Jest trochę zdemontowany z tego względu, gdyż iż ponieważ został zalany obficie. Błędem było to, iż po zalaniu klient odwrócił go do góry kołami, ale zapomniał wyjąć baterię. No i niestety, płyta padła. To jest element, płytka touchpada. Stara. Ja tutaj wstawiłem już płytkę, którą miałem u siebie na stanie. Nie było tego na filmie, bo zapomniałem, przyznam się bez bicia. Generalnie komputer nie... No, to nie jest jakaś ciekawa naprawa, tak? No nie ukrywajmy tego. Będzie praktycznie tylko wymiana płyty głównej, gdyż starej nie opłaca się naprawiać, tak? Jest to tani komputer. Jeżeli trzeba by było dłubać w tej płycie, to po prostu się nie opłaci, tak? No bądźmy szczerzy, bądźmy realistami, prowadzę serwis, a nie jakąś tam, no nie wiem, działalność charytatywną czy coś, tak? Każdy komputer, który do mnie trafia, musi mi generować jakieś pieniądze, gdyż jest to mój czas. A poza prowadzeniem serwisu jeszcze pracuję, tak więc w ogóle tego czasu mam nie za wiele i tak dalej. To jest stara płyta. Taka. No, generalnie nie reaguje. No. Zapala się dioda i gaśnie. Niby można by było coś z tym powalczyć, ale tak jak wspomniałem, serwis to nie działalność charytatywna, a zarobkowa. I tak. Szczęściem było, że w jednym z ostatnich filmików na pewno widzieliście, że demontowałem właśnie starego HP, znaczy starego HP-ka, którego kupiłem od klienta i on u mnie przeleżał w stanie kiepski, znaczy w stanie podobnym do tego, no, kilka miesięcy. I takie szczęście, że akurat taka sama płyta była w tamtym HP-ku, różni się jedynie tym, iż nie posiada portu VGA, a samo HDMI, i klient powiedział, że wcale mu to nie przeszkadza. Tak więc to jest ta płyta zaplombowana. Oczywiście tu też pod chłodzeniem jest wymieniona pasta termoprzewodząca. Konstrukcja na Celeronie, tak więc radiatora tu nie uświadczymy, radiatora, wentylatora. Ale że zaaplikowałem tam swoją sprawdzoną pastę ze sreberkiem, zakładam, że nic złego z temperaturą dziać się tam nie będzie. Dobra, wiecie co, bo ja tak tą płytę obmacuję, a się nie podłączyłem do uziemienia, nie chciałbym jej uwalić, bo komputer, szczerze mówiąc, należy do klienta z klatki, tak więc wiecie jak jest, no, dla klienta z klatki, dla sąsiada, no, dla każdego trzeba się starać, no, ale to jednak sąsiad i wiadomo, złe wrażenie, jeżeli coś bym uwalił, no, pozostaje. Dobra, cyk, ja się już uziemiłem. No to podpinamy to wszystko. Troszkę w złej kolejności to zrobiłem. O tak, najpierw podepniemy moduł USB. Cyk. Cyk. Zapomniałem. Dobra. Jeszcze z pakietu muszę wyrzucić wszystkie śrubki, które też dostałem. Zaraz wam pokażę. Cyk. O. To był jeszcze element
dostarczonego komputera. Dobra. Kadr wrócił tam, gdzie miał być. Podpinamy kartę. Płyta jest obsadzona. A, no i do komputera zamówiłem klawiaturę. Już komputer u mnie już kilka dni leży. Tak więc, no, w sumie ominął Was etap diagnozy, która była bardzo krótka, tak? No bo wiadomo, zawsze przed podjęciem jakichś prac, które wiem od razu, że no, zaabsorbują mi trochę czasu, trochę więcej niż przewiduję, to najpierw staram się po prostu komputer, znaczy wycenić uszkodzenie. No nie, no nie, gadam i nie włożyłem RAM-u. No tak, a z dołu nie ma kartki. No ale zawsze najpierw staram się wycenić uszkodzony element, gdyż tak jak wspomniałem na początku, żadna filozofia, oczywiście naprawienie elektronicznej usterki to jest filozofia i to nie mała, ale ja chcę na tym zarabiać, a nie żeby mnie chwalili i wielbili. O Jezu, jaki cudotwórca. Naprawił mi płytę główną, zajęło mu to jedyne 2 dni, a płyta jest warta 300 zł. No więc, sorry, taniej wyszło wymienić. No i do tego znaczy klient dostaje gwarancję, tak, zapewnienie, że ta płyta nie ulegnie uszkodzeniu w wyniku swojej historii, tak, po zalaniu jednak jest różnie. Usuniemy jedną usterkę, ale reszta układów dostała i tak dalej. I to może się niestety na nas mścić. No ale wiem, ktoś zaraz napisze, a nie naprawiasz, bo nie umiesz. Może tak, może nie. Aczkolwiek większość klientów jest zadowolona z wykonywanych prac, więc no chyba jednak nie jest jakoś tam najgorzej z tymi decyzjami, które tu podejmują. Kurde, dostałem takiego ślinotoku, słowotoku, że ciekawe, czy ja w ogóle mówiłem z sensem. Jestem dzisiaj już od 3 rano na nogach, 12 godzin w pracy, plus od tam godziny jakiejś 16, teraz jest 19:30, grzebię przy komputerach. Ciekawe, czy ja mówię z sensem, bo ja już koniec końców nie pamiętam, o czym do Was mówiłem, będąc szczerym. Dobra. Tutaj mamy dysk. Na razie w miarę na krótko to pospinamy. Hops. Cyk. I klawiatura, nowiuśka klawiatura. Zaraz. Nie, to ta akurat ta stara. A tutaj jest ta nowa. Cyk. No i dobra, gdzieś... Aha, zasilacz mam tu. Cyk.
No i zobaczmy, co nam to przyniosło. Działa, ale nie oszukujmy się. Nie mogło być inaczej. Wiedziałem, że płyta główna jest sprawna, gdyż ja ją sprzedaję jako sprawną, czyli była sprawdzana. Zresztą wy to chyba widzieliście na demontażu tego laptopa, z którego ona pochodzi. No i teraz jedyne, co może nie wyjść, no to system może się nie uruchomić, tak? Bo nie wiem, co tam było zainstalowane, czy komputer... Nie, komputer nie miał chyba żadnego żadnego recovery. No zaraz zobaczymy. Mieli. Było w jakimś kabarecie. Siemiesa. Czy tam w Janosiku. Jakoś tak. Przygotowywanie urządzeń. No dobra. Słuchajcie, majsterkowicze. No nie ma sensu, żebyśmy dalej mielili ten obraz, bo to do niczego nie prowadzi, tak? System albo wystartuje, albo nie. Jeżeli wystartuje, sprawdzę sytuację ze sterownikami, czy wszystkie się dograły, czy wszystkie się uzupełniły i tyle. Jeżeli nie wystartuje, to po prostu zainstaluję go na nowo. Dzięki wam za poświęcony czas. Filmik no, raczej nie jest zbyt ciekawy, chociaż może jeżeli ktoś ma akurat takiego laptopa w kawałkach, to mu się wtedy przyda. Tak więc dzięki za poświęcony czas. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli widzicie jakiś potencjał w tych filmikach i prawdopodobieństwo, że coś kiedyś będzie wam potrzebne z tego kanału. I tyle. A ja tylko napomknę, iż kanał małymi krokami zbliża się do 200 subskrypcji. Na chwilę obecną są chyba 183. W sumie to fajne, bo nie zakładałem kanału z takich pobudek, żeby o, niech ludzie subskrybują i tak dalej, i tak dalej. Założyłem po to, aby czasami wracać do tych filmików, jeżeli nie będę pamiętał, jak komputer zdemontować, bądź zmontować. No, to zawsze wiedza, która w każdym etapie prac w serwisie może się przydać, tak? Bo nigdy nie wiemy, na jaki komputer trafimy. Nie żegnam się po raz kolejny, bo już chyba ze dwa razy to mówiłem. Na razie, łapka w górę.